Grand Theft Auto 3 to trzecia odsłona jednej z najbardziej kontrowersyjnych serii w historii gier akcji. Gracz wciela się w Claude'a Speeda, żyjącego w mieście Liberty City. Tytuł 10 lat temu został wydany wyłącznie na PlayStation 2, by z czasem zadebiutować na PC-ty oraz Xboxie 360. Jak informowaliśmy Was kilka tygodni temu, Rockstar z okazji 10. rocznicy powstania GTA 3 postanowi wydać tytuł na platformę iOS i Android. Wczoraj korporacja oświadczyła, że produkt będzie dostępny w następny czwartek, 15 grudnia, za 17 zł. Przy okazji autorzy udostępnili także nowe zdjęcia pokazujące screeny z gry, które prezentują wysoki poziom. Nie zdziwmy się, jeżeli interfejs dotykowy nie będzie działał idealnie. Lecz nie ma powodów, by zdradzić się do dzieła. Na pewno Rockstar dołożyło wszelkich starań, by GTA 3 mogło zabić nudę w mroźne świąteczne dni. Świetnie byłoby przypomnieć sobie dawne czasy, grając w ten budzący niegdyś spore kontrowersje. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Señor Dickhead, there's no problem to kill you.